Siemaneczko Liska, ja jestem Emi, a to już kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku moim zadaniem będzie odgadnięcie mark po logo, ale nie będzie aż takie łatwe, ponieważ na to odgadnięcie tych mark będę miała tylko 10 sekund, co naprawdę bardzo mało, ale myślę, że powinnam sobie dać jakoś z tym radę. Ale jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję klikając w ten czerwony przycisk, tylko że ta na dole, po więcej filmów na tym kanale. Również mam dla Was taką informację, jeżeli chcecie pojawić się w następnym odcinku, to śmiało zadawajcie pytania z serii Czy to prawda, że? W komentarzu, albo na Discordzie, na jakichś innychkolwiek grupkach. Jeżeli troszeczkę się tego uzbiera, na pewno sobie nagram z Hajczem taki odcinek, więc piszcie śmiało w komentarzach. Również pozdrawiam wszystkie osoby, które były na 10-godzinnym live, troszeczkę mi tutaj jeszcze balonów zostało, ale to jest tylko 1/4, większość mi albo uciekła, albo niestety zakończyła swój żywot przez dosyć agresywne ściąganie je z sufitu. Yes! W każdym razie, jak to był na live, to wiem. A ja Was zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Ogólnie myślę sobie, że rozwiążemy sobie tak około 3 quizy. Jeden quiz to będzie bardziej o markach takich kobiecych, może bardziej odzieżowe, kosmetyczne. Drugie typy marki będą bardziej gry. No i trzecie to raczej tutaj są gdzieś samochody, raczej tutaj, więc zobaczymy. Czy dziewczyna znacie na markach samochodów, ale lecimy z pierwszym quizem. 60% kobiet nie zna logo tych mark, a ty? No zobaczymy, w jakiej części procentach ja będę. Dobra, rozpocznij test i zaczynamy. Jakiej marki to logo? Chanel? Myślę, że to jest Chanel. Jakoś tak to się czyta, ale okej. Okay. No dobra, myślę, że to jest dosyć łatwe. Starbucks na 100%. Jakiej marki jest to logo? Ja bym dała Sephora, ale nie jestem pewna. Mam Kylie Jenner, jakkolwiek to się czyta, przepraszam bardzo. Dobra, to jest Mastercard na 100%. Jakiej marki jest to logo? Android. To jest dosyć proste. To będzie na pewno Pinterest. To jest raczej Versace, choć nie jestem pewna, ale dam Versace. Tego nie znam, powiem Wam szczerze. Ale dam to Tom Ford, bo na pewno to nie były Calviny Kleiny. No, a to jest dosyć łatwe, wiadomo, Louis Vuitton, nic ciężkiego. Jakie marki jest to logo? Dam Maybelline. Tutaj bym dała Lacoste na 100%. Jakie marki jest to logo? Po nazwach kojarzę, nie wiem jakiej to marki jest logo, ale bym dała Swarovski. Kurczę. Dałabym Under Armour. Jakiej marki jest to logo? No Gucci, myślę, że na 100% Gucci. 13 na 15, czyli gdzieś tam się w tych dwóch jednak pomyliłam, ale to w sumie nie jest naprawdę zły wynik i kurczę, poszło mi naprawdę bardzo dobrze, jestem zadowolona z tego wyniku. Napiszcie, jeżeli wiecie, gdzie się pomyliłam, a ja lecę do kolejnego quizu. Dobra, więc przechodzimy do quizu może bardziej dla mnie, choć ja w imię nie gram aż tak bardzo w gry, jedynie w Minecrafta, GTA, czy coś w tym stylu, ewentualnie troszeczkę w CS-a, ale mniej więcej te gry znam, mniej więcej wiem jak loga tych. Cóż, klikam rozpocznij test, tutaj również mamy tylko 10 sekund na odpowiedź. Jaka to gra? Ja bym tutaj dała chyba Assassin's Creed, jakoś tak to się nazywa. To jest na 100% Overwatch. Tutaj, o kurczę, tego nie wiem, Wam powiem, ale dam super coś tam. Jaka to gra? Na 100% GTA jakby, nie ma co. Jaka to gra? Dałabym raczej Quake albo God of War, jednak to. Sądząc po logo, raczej to będzie Kingdom Hearts. Jaka to gra? Dałabym Horizon Zero Dawn, ale nie jestem pewna, czy to to. No dobra, to jest raczej Counter-Strike, ewentualnie Battlefield, ale dam raczej Counter-Strike. Tutaj bym dała raczej albo Until Dawn, albo Call of Duty, albo, o kurczę, dobra, Until Dawn. Jaka to gierka? To jest PUBG, ale jaka jest pełna nazwa tej gry? Chyba to, to drugie. Tutaj bym dała Dota 2, nie wiem, szczelam, nie znam. A tego to totalnie nie wiem, Resident Evil, kojarzę z nazwy. Dobra, tam Resident Evil, bo kojarzę z nazwy. O, a to chyba CS1.6, Half-Life, coś takiego. Na 100% to. Jaka to gierka? No myślę, że każdy to zna. Sonic, 100%. Jaka to może być gra? Naprawdę nie mam żadnego pojęcia, więc strzelę, że w Minecraft.
12 na 15. W sumie wam powiem, że nie poszło mi najgorzej. Powiem wam, że nie jest to chyba najgorszy wynik. Dajcie znać, jak wam poszło w komentarzach. Okej, więc czas na już ostatni quiz dzisiejszego odcinku, czyli bardziej takich tutaj dla mężczyzn, chłopów, czyli quiz o markach samochodów. Tutaj mamy ten quiz. Aha, tu jest taki quiz. Dobra, Lexus. Tu jest tak, Suzuki, Volvo, Mazda. Czy ja bym dała raczej to... Nie, to nie jest to. Też nie to. To? Kurczę, dobra. Toyota to raczej wiem, jak wygląda. To może być to. Tak, to jest Toyota na 100%. Renault. To jest chyba to. Dokładnie, mam auto z tej marki, więc... Mitsubishi. To może być... Chyba... Tak, dobrze, udało się. Nissan to jest... Nie, to nie to. To, żeby był ten... Żeby ten plusik to był Nissan, nie wiem, jeszcze się porozglądam, ale nie jestem pewna. Ale chyba tak. Nie. A kurczę, dobra, jednak to Infiniti, ujejciu. Nie, to nie to. A, jednak to udało się. Porsche, dosyć łatwe. Seat, co by to mogło być? A jednak to był Seat, Suzuki to w sumie było to, więc nie wiem. Okej, to mogłoby być albo to, jednak nie to, to strzelam w to, nie? To, okej, dobra, udało się, Opel dosyć łatwe, wiadomo, Chevrolet, jakoś tak, strzelam w to, nie, to może być to, nie? To ja bym dała to, nie, serio? O kurczę. To jest Hyundai, tak się to raczej czyta. To jest to na 100%. Volvo. Dosyć łatwe. Mazda to jest to. Subaru. Nie kojarzę zbytnio tej marki, ale to może być to. O, udało się. Tego też nie znam i to będzie to? Na pewno to. To i to. Wiadomo, i jak nam poszło? Tu. 74%. Czy to dobrze? Nie wiem, jakąś większość, może nie większość, ale jakąś mniej więcej połowę znałam, drugiej połowy nie. Ale cóż, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Powiedzcie filmu na tym kanale. Zapraszam was na ostatni film. Ja byłam Emi. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!